Problem w tym, że do pozycji, do których w tej chwili zbliżała się awangarda 4. Dywizji Lekkiej, na tych pozycjach Polacy nie dysponowali armatami przeciwpancernymi, co oznaczało, że czołg wyposażony w dwa karabiny maszynowe, a i tym bardziej w działko szybkostrzelne kalibru 20 mm, to bardzo skuteczna broń. Pod osłoną tych czołgów przemieszczają się dwie drużyny piechurów. Dwie drużyny piechurów, które mają wyprowadzić uderzenie w kierunku polskich transzei. Przy biedce został jeden żołnierz. Tak jak kolega mówił, mimo walki, mimo tego trudu uderzenia i konieczności kontrataku, zawsze przy biedce ktoś musiał zostać. Łączność musiała trwać. Jeden żołnierz, jeden Polak przeciwko dwóm drużynom Niemców. W tym momencie czołgi wykonają zwrot i zachodząc pozycję Polski pozbawiają życia tego łącznościowca. To jedna z tych ofiar, które poniosło Wojsko Polskie w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Natarcie niemieckie się zatrzymuje. Niemcy w tym momencie zajmą pozycję po to, żeby wezwać wsparcie artylerii. Za chwilę uderzą haubice 10,5 cm. Za chwilę na pozycjach polskich rozerwą się granaty. To typowa taktyka, tak świetnie opisana przez Guderiana. Taktyka Blitzkriegu. Połączenie sił pancernych, lotnictwa i artylerii. Pozycje polskie wstrzeliwują się niemieckie haubice. Niemcy rozwijają tyralierę. Padają komendy, rozlegają się gwizdki, rozpoczyna się natarcie piechoty na pozycje polskie. Już na lewym skrzydle Niemcy są coraz bliżej. Polacy, nie tylko piechurzy, ale także marynarze flotylli Pińskiej w charakterystycznych granatowych i białych mundurach. Marynarze śródlądowi, którzy teraz w roli piechoty bronili pozycji pod Tomaszowem Lubelskim, na rozkaz swoich oficerów postanawiają opuścić stanowiska. Wiedzą, że wobec braku broni przeciwpancernej, wobec natarcia ze strony dwóch niemieckich czołgów i dużej grupy piechurów nie mają większych szans. Z tego względu Niemcom ten łup wpada dość łatwo w ręce. Jeszcze gdzieś tam na perymetrze słychać strzały, jeszcze gdzieś odzywają się karabinki Mausera, które zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie były w tamtym okresie w powszechnym użyciu. Niemcy wpadają do okopów, ale także ponoszą straty. Pododdział, który wchodził w skład większej grupy generała Piskora, niełatwo oddał te stanowiska. Nie szczędził krwi po to, żeby utrzymać podejście do Tomaszowa. Jest 13 września 1939 roku. Niemcy wkraczają do miasta, ale w tym czasie już gdzieś tam w okolicy Tomaszowa Lubelskiego pojawia się inna jednostka. Jednostka, która mogła śmiało stawić czoła 4. Dywizji Lekkiej. Być może nie całej, ale przynajmniej części jej pododdziałów. To Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa pułkownika Stefana Robeckiego. To Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, która w rejonie Annopola 13 września wyprowadziła skuteczne kontruderzenie na 14 i 4 Dywizję Piechoty Niemieckiej, która przebiła się w okolice Tomaszowa Lubelskiego i tam postanowiła stworzyć pancerny taran, który miał umożliwić żołnierzom przetrzebionych Armii Kraków i Armii Lublin wyjście z okrążenia. Żołnierze Wojska Polskiego, marynarze flotylli Pińskiej opuszczają stanowiska i docierają do punktu wyjścia pododdziału Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. A tam czekają 22 czołgi 7TP. Czołgi, które zostały zaprojektowane i zbudowane w Polsce, których prototyp został przedstawiony w sierpniu 1934 roku. Między 1935 a 1939 rokiem 140 maszyn tego rodzaju opuściło Państwowe Zakłady Inżynierii w Ursusie. Ostatnie 11 sztuk opuszczało te zakłady, kiedy już trwała wojna we wrześniu 1939 roku. Czołg 7TP w tamtym czasie, w 1939 roku, był jedną z najnowocześniejszych maszyn, jakie w ogóle pojawiły się na polach bitew w Europie.
Czołg 7TP wyposażony w działo przeciwpancerne kalibru 37 mm, zbudowane na licencji szwedzkiego Boforsa. Działo, które z zapasem amunicji 80 nabojów było w stanie niszczyć każdy niemiecki pojazd. Pancerz 7TP, 17 mm w najgrubszym miejscu, był w stanie wytrzymać nie tylko ostrzał z broni ręcznej, ale także ostrzał z działek 20 mm. To właśnie te czołgi miały wybić wyrwę w pierścieniu okrążenia, który 13 września 1939 roku zamknął się wokół Tomaszowa Lubelskiego. Od południa miasto strzegła 4. Dywizja Lekka. I to właśnie w tym kierunku wyprowadzone zostanie za chwilę jedno z kontruderzeń warszawskiej brygady pancerno-motorowej. Za czołgiem przemieszczać się będą piechurzy, przemieszczać się będą marynarze flotylli pińskiej, ci, którzy mimo, że to nie był właściwy teren ich działań, postanowili pomóc swoich towarzyszy broni, którzy postanowili wyjść do ataku i wspólnie spróbować wydrzeć się w kierunku Rawy Ruskiej. W tym momencie było kilka punktów, które należało brać pod uwagę, wyprowadzając takie kontruderzenie. Po pierwsze, Rawa Ruska, miejsce, w którym zebrać się miały jednostki, które przebiłyby się przez pierścień wokół Tomaszowa Lubelskiego. Po drugie, Lwów, a z Lwowa najkrótszą drogą w kierunku Rumunii. Problem polegał jednak na tym, że warszawska brygada pancerno-motorowa już w chwili rozpoczęcia bitwy pod Tomaszowem Lubelskim zmuszona była zniszczyć 300 własnych samochodów. Powodem takiego zachowania były braki paliwa. Niestety, mimo że czołgi były w stanie wybić się z tego okrążenia, nie mogły jeździć bez oleju napędowego. A tego oleju brakowało. Podobnie jak brakowało benzyny w samochodach. Postanowiono ten sprzęt zniszczyć. Lepiej było go zniszczyć, niż ryzykować to, że wpadnie w ręce nieprzyjaciela. 1-7TP. 20 września 1939 roku, ostatniego dnia bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, ostatniego dnia prób wyłamania warszawskiej brygady pancerno-motorowej z rejonu tego miasta, rusza do niemal samobójczego ataku. Co z niego wyniknie, już za moment się przekonamy. TP rusza. 37 mm armata zapewnić ma osłonę nacierającym piechurom, ale w tym czasie także strzeliwuje się drugi dywizjon artylerii motorowej. Strzeliwują się haubice, strzeliwują się działa w pozycje niemieckie, które jeszcze kilka dni wcześniej obsadzone były przez żołnierzy Wojska Polskiego. Pod osłoną ostrzału artyleryjskiego na skrzydle rozwija się natarcie piechurów i marynarzy flotylli pińskiej. Niemcy decydują się na odwrót. 4. Dywizja Lekka, a raczej jej pancerniacy, wiedzieli o tym, że czołgi takie jak Panzerkampfwagen 1 czy Panzerkampfwagen 2 z 13,5 mm pancerzem nie stanowią żadnej przeszkody dla 37 mm działa Boforsa zainstalowanego w 7TP. Mimo że ten czołg jest jeden, może spokojnie poradzić sobie z obydwoma niemieckimi maszynami. Warto przypomnieć, że czołg Panzerkampfwagen 1 uzbrojony był w zaledwie 2 karabiny maszynowe kalibru 7,92 mm. Ten czołg nie był w stanie zagrozić polskiej maszynie. Pod osłoną 7TP do natarcia ruszają piechurzy. W szeregach niemieckich słychać gwizdki, słychać krzyki oficerów i starszych podoficerów. Następuje odwrót. Trzeba opuścić stanowiska. Trzeba wezwać wsparcie, ale na razie tego wsparcia nie ma. Uciekający Niemcy stają się łatwym celem dla polskich piechurów i marynarzy. W kierunku niemieckich pozycji powoli podąża czołg 7TP. W tym momencie Niemcom pomogłyby 37 mm armaty przeciwpancerne, ale tych nie ma. Do dyspozycji mają tylko szybkostrzelne działko Panzerkampfwagena 2 KWK 30 kalibru 20 mm, ale to działko na takim dystansie, jak Państwo widzą, nie było w stanie zagrozić 17 mm pancerzowi czołgu 7TP. Niemcy postanawiają przeprowadzić skoordynowany odwrót. Między piechurami gdzieś tam przemieszcza się sanitariusz. Sanitariusz, który od kilkunastu godzin ma pełne ręce roboty. Mimo że udało się Niemcom zdobyć pozycję, to ponoszą bardzo, bardzo duże straty. Między poległymi uwija się kapelan z charakterystyczną opaską z fioletowymi wstawkami i ze stułą na szyi. Kapelan, który udziela ostatniej posługi umierającym towarzyszom broni. Tak, drodzy Państwo, w szeregach armii niemieckiej też byli kapelani, tak jak i w szeregach armii polskiej. Ich rola była taka sama, ale nie o tym nam dziś mówić. Dziś jesteśmy na polu pod Tomaszowem Lubelskim. Dziś jest 20 września
1939 roku. Do natarcia rusza piechota, do natarcia ruszają marynarze, ale przede wszystkim w kierunku Niemców powoli, dostojnie, bez większych obaw przemieszcza się czołg 7TP. Siedmiotonowy polski, bo tak brzmiała jego nazwa. Ważący w rzeczywistości około 10 ton, ale to nie miało większego znaczenia. Znaczenie miało to, że czołg był w stanie stawić czoła większości pojazdom przeciwników Wojska Polskiego. Jeden z czołgów niemieckich, Panzerkampfwagen 1, uszkodzony najpewniej odłamkami po strzale artyleryjskim, zostaje unieruchomiony. Do walki Niemcy decydują się rzucić jeszcze Panzerkampfwagena 2, ale jego załoga wie, że ta walka będzie walką beznadziejną. Niemcy decydują się na ostateczny odwrót. Halo? Halo? No, jeszcze żyjemy. Nie, to się śmieje. Zamiast komend w języku niemieckim, które jeszcze chwilę wcześniej słyszane były w okopach, teraz słychać tam komendy polskie. Na krótkim dystansie dochodzi do wymiany ognia z karabinów Mauser. W tym momencie czołg Panzerkampfwagen 2 próbuje zajść 7TP ze skrzydła. Ale jak się okazuje, ani w jednym, ani w drugim czołgu nie ma już amunicji. Polacy wystrzelali wszystkie 80 jednostek. Gdzieś na skrzydle słychać ostrzał z karabinów maszynowych, ale te pociski nie są w stanie zagrozić polskiemu czołgowi. Niemiecki Panzerkampfwagen 2 decyduje się na odwrót i jest już praktycznie oskrzydlony przez polskich piechurów. Niemcy muszą się wycofać. To jedyne wyjście, żeby ocalić sprzęt, żeby ocalić ludzi. Nie ma innej drogi. Polakom praktycznie teraz udało się przebić. Udało się wybić wyrwę w pierścieniu, który od 13 września 1939 roku otaczał Tomaszów Lubelski. Gdzieś tam ostatnie strzały żegnają uchodzących Niemców. Ale zatrzymać się musiał także czołg 7TP. Dlaczego? Ponieważ zabrakło paliwa. 130 litrów oleju napędowego. Tyle mieściło się w zbiorniku tej maszyny. Spalanie wynosiło około 100 litrów na 100 km w terenie. To wszystko wyjaśniało. Czołg 7TP, podobnie jak kilkanaście innych, dokładnie takich samych maszyn, musiał się zatrzymać. Jeszcze na oparach próbuje dojechać jak najdalej, próbuje jak najdalej wywieźć swoją załogę, ale także próbuje jak najdalej dać osłonę uchodzącej piechocie i marynarzom. Czy uda mu się wybić w kierunku granicy z Rumunią? Czy ta załoga, podobnie jak kilka innych wcześniej, ale już tylko piechotą, czy tej załodze uda się wyjść z państwa i uda się schronić później we Francji, by stworzyć kolejne siły zbrojne? Okazuje się, że jest to niemożliwe. Gdy tuż przy rogatkach czołg, wygląda na to, wyjdzie z okrążenia pod Tomaszowem Lubelskim, braknie paliwa. Załodze nie pozostaje nic innego, jak porzucić maszynę, jak nasypać piachu w silnik, a najlepiej ją wysadzić. W ten sposób kończy się epopeja tej załogi. W ten sposób 20 września 1939 roku kończy się epopeja warszawskiej brygady pancerno-motorowej, która tego dnia utraciła wszystkie swoje pojazdy. Pułkownik Rowecki powiedział wprost: przebijajcie się do Rumunii, do zobaczenia. W ten sposób skończyła się historia tej jednostki. Szanowni Państwo, podziękujmy brawami uczestnikom tego widowiska.